Ja to bym tak za tym nie łaziła. Na pewno bym nie łaziła. Jedzie gondola. Gondola, turbina wiatrowa. Ależ to jest ogromne. Stoi ich tutaj w porcie kilka, ale powiem wam, że w oddali oczywiście wyglądają na wiele, wiele mniejsze. To jest turbina, która raczej będzie stawiana na morzu, nie na lądzie. Powiem wam szczerze, że nie wiem, ile to waży, ale strzelam, że jakieś 300 ton. Jeżeli ktoś wie, to mnie poprawcie, powiedzcie. No kurde, Iwekiem zajechał i zasłonił. Ja nie mogę. Czy ci ludzie nie mają rozumu? No przecież mnie trafi na takie coś. I to jeszcze Iwekiem. Ja tymczasem trochę jestem rozczochrana, bo jestem po całej nocce. I już mam spać oczywiście, już byłam pozasłaniana. Tylko kotem się owinę, bo było zimno. Teraz to mi się wyłączyło. No, w każdym razie już zjadłam, przyjechałam, zatankowałam się, zjadłam. Okazało się, że załadunek znowu się przesuwa na wieczór, więc no już właśnie miałam i spać. A tu taka gondola zajechała, no to jak tego nie sfilmować, nie? Także poczekamy jeszcze chwilę, to zobaczymy, jak ona się będzie fajnie obracać. Abym sobie tak cofnęła, by było widać jeszcze, jak się fajnie obraca ten wózek. A co, ona się nie obraca w drugą stronę? Wszystkie inne? Czy może po prostu sobie zajedzie? O tak, i sobie wróci i wtedy tak. Pewnie tak zrobi. Zbliża się. I teraz się w miejsce wróci. To jest cudowna technologia. Goldhofer, w końcu to jest, proszę państwa. W końcu to jest Goldhofer. Ciekawe, czy teraz się ustawi w tyle, czy się przesunie w bok bliżej tej z przodu lewej. Idzie do tyłu wprost, nie wprost. Cofnie się do tyłu. W zasadzie to się cofa, to wiadomo, że do tyłu. Także się cofnie. Opuści w dół, no i sobie gondola stanie na tej swojej konstrukcji stalowej.
Jakim czymś to się można bawić w pracy, prawda? Jeszcze lepsze niż zabawki, bo to jest prawdziwe. Chłopcy tak się bawią w przedszkolu, jakimi rzeczami. To udawać w dół ją pan. Bo ja chcę iść spać. A chcę to zobaczyć. Jak sobie fajnie wyjedzie spod gondoli. Coś im tam nie siadło. No nie za daleko, bo nie będziemy widzieć tego. Zaraz tam do wody wpadniecie. No come on, ja chcę iść spać, ja chcę to też to zobaczyć. No jak, nie będę spała na siedząco. Światło już mnie tak strasznie razi. No dobrze, to tak w ramach oderwania, pokazania wam czego innego. To zobaczcie na to. Fajny rysunek, prawda? Fajna grafika, podoba mi się. Dobra, bo tam nas zaraz ominie. Pokaz. Jeszcze manewrują. Już prawie leży. Gdzie tu? Nie sądzę, żeby to było przypięte czymkolwiek. No, widzicie, tylko wyjeżdżają. Wyobraźcie, że gdzieś pojechał. No i wjeżdża sobie pięknie moduł. Ja bym testował tych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Już się zgubiłam. To jest ta noga. I teraz ci operatorzy robią tylko tak. I ten moduł za nimi jedzie. No dobrze, oni idą na przerwę. Ale i tak sobie coś widzieliśmy, prawda? Także i też idę spać. Proszę państwa, ma nową gruszkę, bo muszę wam powiedzieć, że ma nową gruszkę. Cały czas chłopaki narzekali, że nie wycina. To teraz idę spać. Mój Józio. Te zasłony mogłyby być takie bardziej...
kryjące, że tak powiem, zabierające światło. Kocyk. Mój kocyk zawsze jeszcze musi iść. Mięciutki. Muszę mieć coś mięciutkiego. Więc, no. No, bo to musi pójść tak, wiecie? Że idzie koło Darka. Tu jest metka, to ja tak przecież nie będę robiła, że metka jest. To musi być odwrotnie. I wtedy się przykrywam kocykiem. I wtedy kocyk zawijam tak pod spód, żeby miała troszeczkę kocyka koło twarzy. Czemu nie zrobię tego odwrotnie po amerykańsku? Jakoś tak. W sensie tak, żeby dać kocyk pod spód i wywinąć go na zewnątrz. To też by miało sens, ale wtedy musiałabym ten kocyk bardzo często prać, tak samo jak i pościel. I on by wtedy był taki już niemiły. A chodzi tylko o to, żeby ten kocyk był taki milutki. No nic, to dobranoc, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ten był taki całkiem na spontanie. Ale zawsze to coś nowego zobaczyliście, prawda? Czego na autostradzie nie widać. To pa.